Słowacki kącik. Jak wiemy, dzisiaj Wisełka rozegrała czwarty mecz rundy rewanżowej w pierwszej lidze. Dzisiaj spotkanie graliśmy w Katowicach, gdzie podejmował nas GKS. No i cóż, możemy być zadowoleni z wyniku jak najbardziej. Następne zwycięstwo 3 do 1. No i następne punkty, które mam nadzieję przybliżają nas do ekstraklasy. Wyglądało to całkiem przyzwoicie. Wygląda, jeśli chodzi o dorobek, oczywiście punktowy, ale też musimy troszeczkę porozmawiać sobie na temat tego meczu. Pierwsza połowa jakoś tak tradycyjnie, oczywiście pod dyktando Wisełki, to nie ma dwóch zdań. Byliśmy drużyną lepiej, która lepiej operowała piłką, utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzała Wisła tutaj większe zagrożenie, chociaż nie było jakiejś konkretnej takiej akcji, z której mogłyby paść tak bramki, mi się wydaje. Taka sytuacja była po dośrodkowaniu Luisa Fernandeza, ale nie doszedł do piłki żaden z zawodników, gdzie Luis wstrzelił tą piłkę w pole karne. Też w pierwszej połowie próbowaliśmy znowu tego samego, co z Odrą Opole, czyli gry górą, gdzie nie mamy wysokiego napastnika i to są takie piłki wrzucane troszeczkę dla mnie bez sensu, bo kto ma o nie powalczyć? On nie ma aż takiego wzrostu, a tam potrzebny by był wysoki napastnik, wtedy można grać sobie piłeczki górą, a tak wrzucać no to bez sensu, bardziej po ziemi, właśnie przy kombinacyjnej grze. I myślę, że ta pierwsza połowa, mówię, pod dyktando Wisełki, tutaj bez dwóch zdań, posiadanie piłki i oddawanie strzałów dużo lepsze, od czasu do czasu gdzieś tam GKS próbował się oczywiście odgryźć. No i pierwsza połowa zakończyła się, jak wiemy wszyscy, wynikiem 0 do 0. Druga połowa znowu dużo, dużo lepsza i zaraz na początku tej drugiej połowy padły bramki. Najpierw po centrostrzale Luisa Fernandesa w 49 minucie. Luis Fernandes, bo to był taki centrostrzał, bardzo fajnie zagrane. Próbowali to zamknąć Rondon i nasz stoper, ale środkowy obrońca francuski. Już Wam mówię, bo gdzieś mi ucieka to nazwisko. Moltenis, no ale nie sięgnęli tej piłki, nie sięgnął jej ani Rondon, ani Moltenis, ale piłka ugrzęzła w siatce i objęliśmy prowadzenie 1 do 0. Kilka minut później był rzut karny ewidentny. I dobry strzelił tym razem bardzo pewnie też Luis Fernandez. No i ma już w swoim dorobku 15 bramek, także to jest dobre, bo idzie na króla strzelców, na króla strzelców ewidentnie w tej lidze. Dobrze, że tak akurat graliśmy. Mogliśmy też oglądać od pierwszych minut Nigeryjczyka Ikpebge, nowego środkowego pomocnika. Według mnie zaprezentował się przyzwoicie, zagrał dobrze, raczej większych błędów nie miał, nawet miał kilka takich fajnych, ciekawych zagrań. Uważam, że może to być na ten poziom przynajmniej rozgrywkowy całkiem przyzwoity zawodnik, tym bardziej, że kontuzji mamy troszkę kontuzji w klubie, więc tutaj wiadomo, ktoś taki jest potrzebny. W drugiej połowie wszedł Basza, jeszcze pojawił się Kacper Duda za Taciego. Ogólnie uważam, że mecz na plus.
dużo lepsza druga połowa, ale to już tak chyba tradycyjnie, bo i w poprzednich spotkaniach też te drugie połowy wyglądały lepiej i z Odrą, i z Gdynią. Także tutaj ewidentnie ta druga połowa Wiśle służy. Fajnie, że utrzymaliśmy to tempo, że potrafimy utrzymać to tempo, że drużyna widać jeszcze potrzebuje pewnych mechanizmów, ale wygląda to z meczu na mecz coraz lepiej. Uważam, że to stwarza duże szanse na to, aby faktycznie zacząć pomału myśleć już o tym, aby powalczyć o ten awans, bo to jest celem nadrzędnym. Nikt tego nie ukrywa. Wiśle, nawet Jarosław Królewski w swoich wypowiedziach też mówił, że to jest cel na ten sezon, czyli awans. Wiadomo, gorzej by się mogło to potoczyć, jeżeli Wisła nie awansuje. A w tej chwili ta sytuacja Wisełki nie jest zła, bo awansowaliśmy na szóste miejsce i tym razem już nas nikt nie wyprzedzi, bo po ostatnim spotkaniu jeszcze była taka sytuacja, że po prostu, no, wiadomo, inne kluby miały tutaj sytuację jeszcze, żeby nas wyprzedzić. W tym momencie to szóste miejsce mamy na razie pewne, przynajmniej do następnej kolejki. I to jest dobre. To jest dobre. I tutaj w tej tabelce też jest ciekawie się zaczyna robić, bo nie mamy też dużych strat. Zaczynamy odrabiać te straty do tych czołowych drużyn, co jest bardzo, bardzo ważne. ŁKS, jak wiemy, przegrał, ale o tym będę mówił w innej audycji. No a tutaj Wisełka, w tym momencie mamy 36 punktów i tracimy do trzeciej niecieczy w tym momencie raptem tylko 3 oczka i 5 do Ruchu, z tym, że Ruch jeszcze ma oczywiście przed sobą spotkanie do rozegrania, ale zobaczymy, jak to będzie. Najważniejsze, że ten początek tej rundy wiosennej dla Wisełki wygląda bardzo pozytywnie. Drużyna, mówię, wychodziła bardzo dobrze z trudnych opresji, gdzie przegrywaliśmy z Odrą, przegrywaliśmy z Arką. Drużyna pokazała, że potrafi odwrócić mecz. Dobrze wyglądamy grając. Trochę tutaj bym zwracał jednak uwagę, że te wyprowadzenia, nawet w dzisiejszym spotkaniu, w pierwszej połowie, gdzie próbujemy grać od bramki, uważam, że nie wszystko jest idealne, bo tam stwarzamy błędy i tutaj było to widać kilkakrotnie, podczas gdy drużyna GKS-u podeszła wyższym pressingiem. Wcale nie było tak łatwo tymi krótkimi podaniami przejść przez tą pierwszą linię drużyny katowickiej. Potem już było łatwiej, potem już gdy przebiliśmy się przez tą pierwszą linię pressingu, już było prościej, no ale w drugiej połowie już to wyglądało bardzo, bardzo pozytywnie. Zresztą wszystkie drugie nasze połowy ostatnio wyglądają pozytywnie, więc to na pewno jest pocieszające i myślę, że tak grającą Wisełkę fajnie się ogląda. Fajnie, że to jesteśmy przy tej piłce, że stwarzamy sytuacje i że te sytuacje wykorzystujemy. To jest też bardzo ważne, bo samo posiadanie piłki, samo stworzenie kilku sytuacji w ciągu meczu to jeszcze nie oznacza zwycięstwa. Trzeba te sytuacje zamienić na sytuacje bramkowe, na bramki. Tak? Czasem możesz mieć jedną i musisz to strzelić, czy pół sytuacji. To też trzeba wykorzystać, ale też trzeba po prostu jeszcze zwrócić uwagę na tą płynność gry w obronie, na przechodzenie z obrony do ataku. Tak? To musi być bardziej płynne. Nie może być tak, jak kilka razy tam zauważyłem takie podania, no niezbyt dokładne.
lub takie zagrania troszeczkę na konia i później powroty tej piłki. Fajnie, że możemy pograć sobie jeszcze z Mateuszem Biegańskim, ale nie, z Michałem, przepraszam, Biegańskim, ale też no, tak troszkę to jest ryzykowne. To wyjście musi być pewne, to fajnie, bardzo mi się to podoba, że rozpoczynamy te akcje właśnie tymi podaniami krótkimi od bramki, że chcemy w ten sposób grać, bo w ten sposób gra się dzisiaj piłkę, ale to musi być, musisz mieć pewność wyprowadzenia. Czasem mam takie spostrzeżenia, że jednak tej pewności czasami chwilami gdzieś tak troszeczkę brakuje, ale nie chciałbym się tam specjalnie czepiać. Ogólnie mecz bardzo fajny, znaczy bardzo dobry wynik, tak. I mecz też również dobry, przewaga od początku do końca, także tutaj kontrolowaliśmy grę. Jedyne co mnie zaskoczyło, akurat mi się włączyła reklama i nie mogłem, nie zdążyłem zauważyć, to było dla mnie dużym zaskoczeniem, że Jakub Arak zdobył bramkę dla Katowic, bo pamiętam tego zawodnika z Rakowa i w ogóle z gry w Ekstraklasie, to raczej nie był zbyt bramkoszczelny napastnik i trochę mnie to po prostu zadziwiło, no ale czasami i takim zawodnikom się udaje coś wskórać. Ale ogólnie myślę, że fajnie. Podziękowania dla drużyny, dla trenera Sobolewskiego za ten następny fajny wieczór z Wisełką i mam nadzieję, że następne nasze mecze będą wyglądały podobnie, a w następnej kolejce spotykamy się u siebie przy Rejmonta z drużyną GKS-u Tychy. Także tutaj też trzeba wywalczyć koniecznie 3 punkty. Mam nadzieję, że nie powtórzy się już taka sytuacja, jaka miała miejsce w tamtej rundzie, gdzie też początek mieliśmy w miarę przyzwoity, a potem było już tylko niestety gorzej, ale wydaje mi się, że jest różnica, jest progres pomiędzy drużyną, która była za Jurka Brzęczka, a drużyną, która jest obecnie. Także po prostu wydaje mi się, że ta drużyna jest lepiej sformatowana i ten styl bardziej nam odpowiada, właśnie takim, w jakim gramy. Tylko mówię, jeszcze trzeba popracować, bo to jest widoczne nie tylko w meczu tym, ale i w poprzednich. Ta obrona musi być pewniejsza, tam musimy pracować nad tym, aby przeciwnicy nie dochodzili do tych sytuacji. Tutaj wiadomo, GKS tam nie miał jakichś specjalnie sytuacji, tam kilka razy ich napastnicy próbowali coś zrobić. To były takie raczej sytuacje, no, takie z przypadku wynikające niż z jakiejś tam dobrej gry Dieksy. Ale tak samo ostatnio też taka stracona bramka na przykład z Odrą, tak, jedna sytuacja i taka Odra potrafi nam wcisnąć bramkę, więc mówię, ta gra obronna tutaj jednak według mnie jeszcze trochę kuleje, ale nie wygląda to źle. Nie ma też co narzekać, trzeba wyciągać plusy, a plusem tego wszystkiego jest to, że stwarzamy sytuację, przeważamy w każdym meczu praktycznie i wykorzystujemy tę sytuację, bo na tym polega futbol, na tym, abyśmy wykorzystywali, aby Wisełka pięła się z powrotem w górę tabeli, a jest to jak najbardziej możliwe, bo też myślę, inne kluby też będą w międzyczasie traciły no, punkty. Także tutaj jeszcze wszystko się może zdarzyć. Może być tak, że przy dobrej naszej grze nawet możemy próbować dogonić pierwszą dwójkę. Ale może na razie się nie zapędzajmy tak daleko. Jest dobrze. Podtrzymajmy tą pasę z Tychami i będzie super. A potem następne mecze, które przyjdą, też trzeba rozegrać właśnie w taki sam sposób, tylko jakby
Fajnie by było jeszcze, gdybyśmy szybciej zdobywali te bramki. Nie musielibyśmy na nie tyle czekać, ale mi tam w sumie nie przeszkadza. Mogę poczekać nawet do 89 minuty, bylebyśmy ten mecz wygrywali nawet po 1-0. To zupełnie wystarczy. I to by było w sumie wszystko ode mnie w tym dzisiejszym Wiślackim Kąciku. Zapraszam Was na kanał jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj dwa filmy nagrywam. Drugi będzie to film, którym podsumowuję wyniki Ekstraklasy i pierwszej ligi, wyniki z piątku i soboty. I uwierzcie, że w obydwu tych ligach było dosyć ciekawie. Także na pewno możecie, jeżeli ktoś jest zaciekawiony, to zapraszam. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zapraszam do dawania łapek w górę, do subów. No i jeszcze proszę też o komentarze, o Wasze opinie, jak według Was wyglądała dzisiejsza gra, jak według Was wygląda ta wiosna w wykonaniu Wisełki, czy już czujecie, że ta drużyna jest, bo według mnie jest na dobrej drodze. Mówię, są jeszcze takie niuanse, które trzeba poprawić, ale jak według Was właśnie ta sytuacja wygląda? Czy jesteśmy w stanie bić się nawet o pierwszą dwójkę, czy może lepiej stonować i próbować utrzymać to, co mamy, czyli na razie przynajmniej tą strefę, w której jesteśmy, czyli strefę barażową, ale oczywiście musimy sobie też wziąć to pod uwagę, że jeżeli zostaniemy w strefie barażowej, wcale nie jest powiedziane, że będzie łatwo awansować, bo wiecie, baraże później to jest, różnie to bywa z tymi barażami, prawda? Także może ja bym poszedł ku temu, że jednak bym starał się jednak gonić tą czołówkę i próbować dogonić te pierwsze dwie drużyny, a nie jest to niemożliwe, bo nie wierzę w to, że żadna z nich nie zaliczy jakiejś wpadki. Ja też biorę pod uwagę to, że i Wisełka może gdzieś tam zaliczyć wpadkę, oby jak najpóźniej, najlepiej wcale, ale różnie to w piłce bywa. Oby ten dobry początek był też później na koniec sezonu dobrym końcem zmagań pierwszej lidze. W każdym razie ja widzę progres, widzę, że drużyna idzie w dobrym kierunku i proszę Was też o Wasze opinie, jak Wy to widzicie, jak widzieliście dzisiejszy mecz i jak widzicie przyszłość Wisły w następnych spotkaniach.